No i teraz będzie równie gorąco jak dziś na sesji w Szczecinie. Awantura w gminie Kołbaskowo. ZUT sprzedał działki inwestorom. Gmina chce, by na tym terenie rozwijało się tylko i wyłącznie rolnictwo, a więc domy z ogrodem czy uprawy pomidorów i pszenicy. To nasz pierwszy temat, a drugi to projekt Jeremy w województwie zachodniopomorskim, a my jesteśmy razem, przypomnę, do godziny 22. To jest Radio Szczecin na wieczór. Przyłącz się do dyskusji. Zadzwoń 91 421 92 00 lub napisz publicystyka@radioszczecin.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Radio Szczecin na wieczór. Pierwsze starcie w walce o działki w Przylepie, wygrane przez ich właścicieli. Przyszli mieszkańcy doprowadzili do zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Kołbaskowo punktu o przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzennego zakupionych przez nich terenów. Przypomnijmy, 3 lata temu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podzielił duży grunt byłej Akademii Rolniczej i w drodze przetargu sprzedał blisko 70 działek. Właściciele mieli nadzieję, że wkrótce gmina odrolni nieruchomości i będzie można na nich stawiać domy. Gmina tymczasem traktuje działki jako ziemie rolne wysokiej klasy i by je chronić, chce stworzyć odpowiedni plan zagospodarowania tych terenów. Mieszkańcy postanowili jednak walczyć o swoje i dziś osiągnęli pierwszy korzystny wynik. Punkt, jak mówiłem, zdjęto z porządku obrad, a teraz gmina czeka na ruch przyszłych mieszkańców, którzy zgodnie z deklaracją chcą brać udział na przykład w budowie kanalizacji wodno-ściekowej swoich działek, a kolejne ruchy w sprawie planu zagospodarowania tych terenów gmina ma poczynić we wrześniu. Dzisiejszą sesję obserwował Mariusz Niedźwiecki. Pani chce po prostu w tym momencie, żeby pani żaden wniosek... Niech mi pani nie mówi, co ja chcę robić, bo ja wiem, co ja chcę zrobić. Ja chcę tam zrobić porządek. Pani wójt chce zrobić tak, że teraz uchwali, potem wprowadzi plan i będzie miała prawo po swojej stronie. I ona cały czas dąży do tego. W rozmowie mówiła, że okej, to ja sama będę za tym wnioskowała. Jeśli państwo będą budowali się tam spokojnie i poczekacie do września. My możemy z budowaniem poczekać do września, ale pod warunkiem, że ona nie będzie wykonywała żadnych tego typu ruchów. Powiedziała, że sama wnioskuję, żeby to zdjęło. Wie pan co, słowo jest dobre, ale dokument jest lepszy. Poczekamy. Uprzejmie proszę o zdjęcie tego punktu z porządku, a państwa zapraszam do wydelegowania osób, które będą rozmowy w tym kierunku prowadziły. Dziękuję bardzo w związku z powyższym, że osoba, która wnosiła projekt uchwały do Rady Gminy Kołbaskowo, pani wójt, zawnioskowała o zdjęcie tej uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został zdjęty. Piotr Kazimierczyk, jestem jedną z osób, które jakieś 3 lata temu w dobrej wierze oczywiście nabyły działki rolne, oczywiście, które miały być przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Wtedy jeszcze na gruntach bez jakiegokolwiek planu zagospodarowania przestrzennego. Czy w momencie, kiedy kupowaliście państwo działki od ZUT-u w ramach tego przetargu, mieliście zapewnienie, że to będą działki, na których będziecie mogli postawić dom? Jeszcze żadnego takiego zapewnienia nie było, ale też nie było żadnego planu zagospodarowania. Skoro minister skarbu, tak, bo podejrzewam, że o tego musiało się oprzeć, wydał zgodę na rozparcelowanie starych działek rolnych, które tak naprawdę kilkanaście lat były ugorami nieuprawianymi, zaledwie kilometr, może góra półtorej od granic administracyjnych Szczecina, czyli tak naprawdę wydał zgodę na rozparcelowanie na działki rząd wielkości średnio 1000 m2, no to przecież wiadomym jest, że po to się to robi, żeby to była zabudowa jednorodzinna. Zbieraliśmy dokumenty, które gmina od nas żądała i w momencie, kiedy przedstawialiśmy kolejne dokumenty, gmina je podważała, właśnie wymyślając kolejne trudności, i że czas, i w związku z tym trzeba było, tak, te dokumenty, które były na czas wydane, pół roku czy rok, traciły swoją ważność i trzeba było kolejny raz występować o dokumenty, gdzie już wydano nam negatywną decyzję w tym kierunku, gdzie wcześniej mieliśmy decyzję pozytywną. Tak to jest na planie, tak? 26-35, my jesteśmy tu. A 26, jesteśmy trzecią, raz, 26, dwa, trzy, trzecia, tu jest aha. Droga, tu jest Krystian. Na tej stoi słup. Aha. Tak? Na tej środkowej słup, to jesteśmy ta działka my, a to jest Krystian. Ten pan, który się buduje teraz, tak? To jest to, aha. Ta druga, tak. To co stoi już, aha. To jest to. Działka Bogdana sięga tutaj, do połowy naszej działki. Borykałam się jeszcze z Agencją Nieruchomości Rolnych, która ten grunt wycenia, tak, w momencie pobierania opłaty za wieczyste użytkowanie, jako grunt budowlany, powołując się na studium, tak? Także jest to takie trochę rozdwojenie jaźni. Z jednej strony jest to grunt traktowany jako budowlany i opłaty za użytkowanie wieczyste są pobierane jak od
gruntów budowlanych, a z drugiej strony gmina udowadnia, że jest to grunt rolny. Tak? Może to nie dotyczy tych osób, które mają własność, ale tych, które mają użytkowanie wieczyste, to mocno dotyczy, tak? Bo budować się nie można, ale płacić trzeba jak za grunt budowlany. Najciekawsza rzecz jest taka, że kilkanaście osób, które stosunkowo wcześniej złożyło wniosek, być może jeszcze za poprzedniej kadencji, czyli za innego wójta, zdążyło już postawić swoje domy. Czyli tak naprawdę mamy sąsiadów, prawie że za miedzą, którzy już postawili swoje domy, a nasz reszta ma odebraną możliwość postawienia tych domów. No i było niezwykle gorąco. Zobaczymy, jak będzie w naszym studiu. Są z nami pan Mirosław Pasterski, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Gminy Kołbaskowo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Piotr Berendt, właściciel działki. Dobry wieczór. Dariusz Startek, również właściciel działki. Witam. I pan Krystian Ryłko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodam gwoli ścisłości, że od zeszłego piątku namawialiśmy panią wójt Małgorzatę Szwarc, by pojawiła się w naszym studiu. Mimo bardzo wielu telefonów nie udało się do tego doprowadzić, ale komentarz pani wójt udało się nagrać Mariuszowi Niedźwieckiemu i ten komentarz również państwu zaprezentujemy. Panie przewodniczący, czemu tak gorąco na tych waszych spotkaniach? Kto kogo nie rozumie? Wójt, właścicieli działek, czy być może to właściciele działek upierają się przy czymś, co nie miało miejsca? Kupili działki rolne, a teraz jest afera. Niewątpliwie jest faktem, że te działki, które zostały kupione, miały charakter rolny. Należy jednak podkreślić jedną rzecz, że one za zgodą ministra Skarbu Państwa już przy sprzedaży zostały podzielone na wielkość 1000 m2. No co z definicji jakby nie jest już normalną działką rolną, bo ta taka wielkość sugeruje wręcz, że są to działki pod zabudowę i do odrolnienia. To jest jakby jedna rzecz. Druga, ja nie widzę osobiście i tutaj radni mojego klubu też nie widzą najmniejszych przyczyn i podstaw, żeby się upierać przy tym, żeby utrudniać tym ludziom odrolnienie tych działek. Nie ma według nas tutaj żadnych argumentów. Panie przewodniczący, a pan ma działkę na tym terenie, czy nie? Nie. Nie, także jeżeli miałby paść oczywiście jakieś tutaj zarzuty, że może robię we własnym interesie, to nie. Nie mam ani ja, ani żadna moja rodzina, ani żadne osoby, które, nie wiem, ja kupiłem na jakąś inną osobę i jest to ukryte. Absolutnie. Czy to jest tak, że tylko radni Platformy są przeciw pani wójt, czy ten radni podział wygląda nieco inaczej? Wie pan, panie redaktorze, radni Platformy nie są przeciw pani wójt, co można łatwo zobaczyć, że w wielu rzeczach, które są racjonalne i dobre, mądre, zgadzamy się i głosujemy razem z nią i popieramy jej uchwały. Czyli to rozumiem, nie są racjonalne i mądre. Tak, tak uważamy, dokładnie. Nie widzimy najmniejszego powodu, żeby to się tak działo. Najlepszym przykładem jest uzasadnienie dzisiejszej tej uchwały, projektu uchwały, który został przeczytany na komisji jeszcze dzisiaj przed obradami, przed sesją na komisji gospodarczej. W uzasadnieniu, które też było merytorycznie nieprawidłowe, znalazły się takie teksty, zdania mówiące, że gmina przystępuje właśnie do tego planu zagospodarowania przestrzennego tego kawałka ziemi po to, żeby chronić grunty Skarbu Państwa, które zostały rozdrobnione i miały charakter rolny. No także to też nie do końca jest prawda. Być może to jakieś przekłamanie było, ponieważ przecież to nie są już grunty Skarbu Państwa, tylko dawno są sprzedane właścicielom tutaj fizycznym osobom. Panowie tutaj reprezentują tych właścicieli właśnie. Więc to chociażby jest już nieprawdą. Po drugie, no nie ma żadnego powodu, żeby gmina, bo gmina też nie ma w swoich zadaniach chronienia czy ochrony jakiejś byłej własności Skarbu Państwa przed tym, żeby przestało to być jakąś ziemią rolną. Tym bardziej, że mówi się tam o tym, że to są wysokiej klasy grunty. Z tego, co ja wiem, to w granicach 3A, 3B już jest, a tej samej klasy grunty były też już odrolniane u nas w gminie. No wiemy, że przed laty z pewnością były to wysokiej klasy grunty. Co do tego na pewno nie będziemy się spierać. Wiemy, że Akademia Rolnicza akurat o ziemię dbała i wybierała tereny najbardziej przydatne. Panie Piotrze, zwracam się do pana Piotra Berendta, właściciela działki. Może pan kupił tę działkę po to, żeby uprawiać pomidory, pszenicę, a w pewnym momencie doszedł pan do wniosku, a postawię sobie może
jakieś mieszkanie, jakiś dom wybuduje? Czy pan od razu myślał o tej działce z przeznaczeniem, że to będzie miejsce, w którym zamierza pan się wybudować? Panie rektorze, nigdy nie, ta działka nie miała być działką rolną, dla mnie przynajmniej. Zdawałem sobie sprawę, że są to tereny rolne, natomiast miałem nadzieję, że w niedalekim czasie, w perspektywie 3, 4, 5 lat, te ziemie zostaną odrolnione i... A skąd ta nadzieja się w panu pojawiła? No, można było to wywnioskować chociażby z tego, że te działki zostały podzielone na naprawdę niewielkie parcele wielkości 1000, 1100, 1200 metrów, tak? Chociażby to, co powiedział przed chwilą pan radny, tak? Działka rolna powinna mieć wielkość przynajmniej 3000 metrów. Więc tutaj z góry można było założyć, że działki 1000-metrowe nie będą stanowiły gruntów rolnych, a w niedalekiej przyszłości powinny być, powinno dojść do zmiany, powinno dojść do zmiany ich i odrolnienia. I odrolnienia, tak żebyśmy mogli się na tych działkach budować. Mam przed sobą przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie przylep gmina Kołbaskowo. To są dokumenty Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Rzeczywiście, jeśli chodzi o powierzchnię, mniej więcej tak to wygląda, jak pan powiedział. Przeznaczenie rolne, cena wywoławcza, średnio około 60 tysięcy złotych. Za chwilę porozmawiamy z kolejnymi właścicielami działek, ale posłuchajmy, co na to wszystko wójt Małgorzata Szwarc. Na dzisiejszej sesji odstąpiliśmy od tego pomysłu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zgodnie z deklaracjami mieszkańców, którzy chcą się włączyć w tworzenie infrastruktury na tym terenie. Generalnie my tutaj swoim torem idziemy, czyli jesteśmy w trakcie zmiany studium kierunków rozwoju i zagospodarowania terenu gminy Kołbaskowo. Planujemy, mam nadzieję, że te plany się powiodą, zakończyć to studium uchwałą we wrześniu. Dopiero po uprawomocnieniu tego studium możliwe jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu dla tego terenu. Taki plan różnie kształtuje się od roku do dwóch lat, w zależności od uzgodnień, które gmina czyni. Trudno mi się ustosunkować do tego, co było wcześniej, bo ja zastałam taki stan. Nie wiem, co było przed rozpoczęciem przeze mnie sprawowania tutaj funkcji wójta. Być może jakieś uzgodnienia były. Natomiast ze mną ZUT rozmawiał o innych terenach i ja uprzedzałam lojalnie, jakie są plany, jakie będą zapisy w studium dla terenów, na przykład w Ostoi, i no niestety już przychodzą nowi właściciele terenów i nie zgadzają się z tym pomysłem, tak, żeby tam była usługówka czy produkcja, są też mieszkaniówki, co nie jest zgodne z naszym tutaj kierunkiem rozwoju. Te tereny nabył w związku z ustawą, tak, o przekazywaniu uczelniom na cele badawcze i naukowe. Za czasów Akademii Rolniczej, tak, jeszcze za czasów prezydentury pana Kwaśniewskiego. To będzie około 200-300 hektarów. A mówiła wójt pani Małgorzata Szwarc, a ja teraz zwracam się do pana Dariusza Startka, również właściciela działki. Proszę mi powiedzieć, wierzy pan w to, że uda się to wszystko załatwić? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy to jest tak, że niektóre osoby dogadały się, mówiąc kolokwialnie, i postawiły domy na tym terenie? Odpowiadając na pytanie zasadnicze, gdyby nie nasza wiara, wiara właścicieli tych działek, że to się uda, to byśmy się tam nie spotykali. My głęboko wierzymy, że władza nie może działać przeciwko ludziom zwyczajnie, przeciwko... Tak się składa, że tutaj gmina zaczęła działać na terenie, który należy do tych 70 osób. Nie ma tam żadnej władzy, żadnej działki gminnej, nie ma tam żadnego dewelopera, nie ma tam żadnej firmy, nie ma tam żadnych innych organizmów. Są 70 prywatnych właścicieli działek, których w dobrej wierze kupiło je pod budownictwo mieszkaniowe, bo nie mogło jej kupić w żadnym innym celu. To jest fakt, taka jest rzeczywistość. Panie Dariuszu, ale zgodzimy się, że gdyby to były działki już uzbrojone na przykład, to ich cena byłaby zdecydowanie wyższa niż działek z przeznaczeniem rolnym, prawda? Zdecydowanie tak, ale działki rolne również mogą być zasiedlane dzięki tak zwanemu dobremu sąsiedztwu, czyli tam stoją domy. Tam ludzie mają prąd, tam ludzie mają wodę, oni tam żyją, pobudowali domy dodatkowo. Nawet na tym terenie, którego dotyczy ten feralny dzisiejszy projekt, który całe szczęście został zdjęty, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni zarówno radnym, jak i samej pani wójt, która o to wnioskowała. Także
tak jakby zrobiliśmy krok w dobrym kierunku, to tam budownictwo de facto jest już robione. Stoi dom na przykład na tych działkach, które kupiliśmy razem i jakimś cudem tam człowiek będzie pewnie jeszcze w tym roku. No to jak to jest możliwe, pana zdaniem, że jedni nie mogą, a inni mogą? Jest to wytłumaczalne, mianowicie że człowiek przystąpił do działania jako pierwszy, był najbardziej prawdopodobnie spremedytowany, być może on chyba nawet dokumenty załatwił jeszcze za poprzedniej kadencji, za poprzedniej władzy w gminie, bo... Czyli zanim wójtem była pani Szwarc, tak? Tak, prawdopodobnie taka jest rzeczywistość, natomiast z tych 70 właścicieli działek nie wszyscy wystąpili o wydanie warunków zabudowy jednocześnie. A pan wystąpił, czy nie? Nie, ja nie wystąpiłem. A natomiast dlaczego? Ja nie wystąpiłem, dlatego że nie miałem zamiaru się budować. Natomiast wystąpili wszyscy ci, którzy, dla których ta droga, że tak powiem, pozyskania jakiegoś lokum była drogą jedyną, którzy wzięli kredyty na kupno tej ziemi, których sytuacja jest, no, dramatyczna nawet, można by powiedzieć. Panie Krystianie, czy pana sytuacja jest na tyle dramatyczna, że myśli pan na przykład o sprawie w sądzie, bo też wiem, że do sądu trafiły sprawy, prawda? Tak. Szczerze mówiąc, jedną sprawę już wygraliśmy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Natomiast w chwili obecnej toczy się drugie postępowanie, również w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, o stwierdzenie przewlekłości postępowania pani wójt. Dodam, znaczy przedmiotem tego jest nie to, że nie możemy się na tym terenie budować, tylko sam sposób załatwienia sprawy. Otóż od momentu wystąpienia o warunki zabudowy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego takie warunki powinny być wydane w ciągu miesiąca, natomiast jeśli sprawa jest szczególnie zawiła, można to przedłużyć o kolejny miesiąc. My o warunki zabudowy wystąpiliśmy 23 miesiące temu i decyzję pani wójt wydaje w momencie, gdy złożymy skargę na bezczynność organu do samorządowego kolegium odwoławczego. I tu postawimy kropkę. Posłuchajmy, co mówi Stanisław Heropolitański, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który sprzedał wam działki. Uczelnia sprzedawała to, co miała, a więc miała działki rolne. To od samego początku były działki rolne i do momentu sprzedaży były działki rolne. Można się było o tym dowiedzieć z dokumentacji przetargowej ogólnodostępnej. Jakby się komuś nie chciało czytać dokumentacji przetargowej, to ma też odpowiednie sformułowanie w umowie kupna-sprzedaży. Także, no, sorry, że ktoś sobie obiecywał, że raptem ta działka zostanie działką przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe na przykład i że będzie można ją sprzedać z zyskiem, ale trzeba było brać pod uwagę to ryzyko, że działka nadal będzie działką rolną, tak jak mi wiadomo do dzisiaj jest. Uczelnia nie ma tu sobie niczego do zarzucenia. Wszystko jest zgodne z prawem i z przepisami. Ale zarówno uczelnia, czyli Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, jako właściciel gruntu, jak i nabywcy mieli nadzieję, że w przyszłości będzie tam obowiązywał plan dopuszczający inwestowanie, budowę domów, zakładanie ogrodów. No, bo tylko tak należy tłumaczyć fakt, że ten obszar został podzielony. Pytam o sens podziału tak dużego obszaru na 70 działek. To, że zostały podzielone na drobne segmenty, na drobne, rzeczywiście drobne, bo 1000 metrów czy trochę więcej to nie jest duża działka przecież, nie wynika z tego, że to były przeznaczone działki pod budownictwo mieszkaniowe. Nadzieję można mieć zawsze, ale jak się inwestuje, to trzeba mieć pewność i wiedzieć, co się inwestuje. Trzeba było pójść do gminy, porozmawiać z panią wójt, zapytać, jakie będzie przeznaczenie tych gruntów w najbliższej przyszłości i wtedy decydować się na zakup albo nie. Czy budownictwo mieszkaniowe musi być na takich działeczkach? No niekoniecznie. Można sobie wyobrazić, że stanie tam altana i ktoś posadzi sadzonki truskawek na przykład. Dlaczego nie? Natomiast nadzieja nadzieją. Jeśli pan mówi o nadziei również uczelni, to tak bardzo nie jest pan odległy od prawdy. Dlatego, że sprzedający jest również zainteresowany tym, żeby sprzedawać nie ten surowy produkt, czyli działkę rolną, ale sprzedać już działkę przysposobioną w pewien sposób do budownictwa mieszkaniowego z prostego powodu. Możemy wtedy uzyskać wyższą cenę za taką działkę. A uczelnia jako instytucja publiczna jest zobowiązana do tego,
żeby gospodarować majątkiem skądinąd pozyskanym z podatku w sposób maksymalnie efektywny. A czy uczelnia starała się o przekwalifikowanie, czy miała takie możliwości przekwalifikowania tego terenu na teren, gdzie dopuszczona byłaby zabudowa? Decyzja nie zależy od uczelni, natomiast na pewno czyniliśmy starania, żeby te ziemie przekwalifikować. Jest to oczywiste z tych powodów, o których przed chwilą wspomniałem. Czy podział działek był zgodny z procedurami obowiązującymi, jeśli chodzi o gminę Kołbaskowo? Bo jeżeli uczelnia jako właściciel dzieliła działki, to jednak musiała postępować zgodnie z procedurami. Takie są przepisy, że na samym końcu podział działek musi być zaopiniowany przez gminę. Niestety tej informacji nie mam na dzień dzisiejszy, na tę godzinę. Po prostu jest trochę za mało czasu, żeby przygotować, ale sądzę, że wójt gminy Kołbaskowo odpowie bez problemu na to pytanie. Bardzo dziękuję zatem. Stanisław Heropolitański, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziękuję. Rozmawiał oczywiście Piotr Tolko. Czy to prawda, że pracownicy ZUT-u również zakupili działki na tym terenie, panie Dariuszu? No, ze zdumieniem wysłuchałem słów rzecznika ZUT-u, dlatego że no, jeśli nie strzelił samobuja, to przynajmniej się mocno ranił, dlatego że moim zdaniem to jest niedopuszczalne, żeby prawdopodobnie zgodnie z jego słowami, które padły, nie miał czasu, żeby się przygotować do tego wystąpienia. Ale no, jest faktem, że wielu z nas, z tych 70 właścicieli, jest powiązanych w jakiś sposób z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Czyli jest jego pracownikami, pan twierdząco, tak? Współpracownikami, tak. To oczywiste, nawet sądząc po adresach mailowych naszych kolegów, którzy tam mają działki. Znaczy, jeśli mógłbym dodać, przetarg był otwarty, tak? Każdy mógł przystąpić do przetargu i każdy mógł zakupić działkę. Tak, to, że w tym przy niczego. Okazji są to, właścicielami działek są pracownicy ZUT-u, myślę, że to chyba dobrze dla gminy, tak? Panowie, jesteście w czwórkę, trochę w kontrze i w opozycji do pani wójt i do tego wszystkiego, co dzieje się w ramach działek. Są tacy, którzy twierdzą, że po prostu byliście sprytni, kupiliście działki z przeznaczeniem rolnym, a teraz robicie wszystko, by wybudować tam mieszkania albo domy. Posłuchajmy jeszcze jednego waszego sąsiada. Protesty mieszkańców na pewno będą uzasadnione, ponieważ ci państwo wydali jakieś tam pieniążki i zainwestowali je, często może dorobek jakiś tam znaczący. Natomiast trzeba zrozumieć też drugą stronę, czyli stronę urzędu planowania, tak, że nie możemy już pozwalać na taką budowanie, gdzie chcemy, jak chcemy, ponieważ później rodzą się kolejne antagonizmy, że ten przeszkadza temu, ten się domaga od tamtego innej rzeczy, domaga się drogi, domaga się innej rzeczy, a gmina czy osoby, które się wybudowały bez jakichś wyraźnych planów, bez uporządkowanych planów, wtedy sobie przeszkadzają i powstają kolejne konflikty. Tak jak teraz słychać, że gmina Dobra jest zatapiana, że osoby, że tak powiem, skaczą się wzajemnie, że jeden drugiego zalewa, że nie są rozwiązane stosunki wodne. Podobna sytuacja jest również tutaj i myślę, że decyzja pani wójt w dużej mierze ma to na celu, że chce uniknąć takiej sytuacji, że najpierw zróbmy to, żeby były uregulowane stosunki wodne, żeby teren był dozbrojony, żeby były drogi, a później dopiero próbujmy zrobić jakieś budownictwo, czy wchodzić z jakimiś innymi rzeczami. Czyli tak jak rzeczywiście to powinno być zrobione po kolei. Nie dziwię się tym osobom, które mogą protestować, ale muszą być świadome, że chyba kupowały one działki rolne, tak? A historia tych terenów trwa od 2004 roku, od czasów Akademii Rolniczej, gdzie miały być one sprzedane jeszcze pracownikom i sprzedaż ta nie doszła do skutków z różnych przyczyn, ale między innymi tych, że był to teren rolny i nie wiadomo było, co będzie dalej. Gmina nigdy się nie określała, że tam będzie budownictwo. No i właśnie taka puenta sąsiada, którego pewnie mijacie od czasu do czasu, panowie. My również musimy podsumować to wszystko, co wydarzyło się dziś. Są tacy, którzy twierdzą, że to 1-0 w meczu właściciele działek, wójt gminy. Co będzie dalej? To nie jest mecz. Musimy działać w tym samym kierunku, w tej samej sprawie. Pani wójt i radni dzisiaj przychylili się do naszej prośby, więc to raczej jest dobry krok w dobrym kierunku. Panie redaktorze, drodzy słuchacze. Pan Mirosław Pasterski, przewodniczący klubu radnych PO. Mnie zdumiewa trochę wypowiedź tutaj pani wójt. Ona naprawdę jest dość zdumiewająca.
takie umywanie rąk. Czy wypowiedź, czy pani wójt? Wypowiedź pani wójt, tak, która była przytoczona w radio. No, dzisiejsza jej nieobecność chyba jest też dowodem takiego umywania rąk. Natomiast twierdzenie, że ona nie jest świadoma i nie wie, co się działo wcześniej, no w kontekście tego, że 4 lata była wicewójtem i uczestniczyła we wszystkim, co się działo i legitymowała poprzednie działania wójta, jest dziwne. Natomiast jeśli chodzi o taką bardziej puentę tego wszystkiego, to ja się tu zgodzę z przedmówcą moim, że to nie jest mecz, tak? Nie traktujmy tego w ten sposób. Ponad 70 rodzin ma wielki problem. I nawet jeżeli dzisiaj ZUT może to nie interesować już, tak? To nie jest już sprawa ZUT-u, to jest sprawa tych ludzi. Panie przewodniczący, a to prawda, że pojawiła się propozycja odsprzedania tych działek gminie? Była taka propozycja, czy nie? Nic mi o tym nie wiadomo. Pierwszy słyszę, że to dzisiaj też nie padło nic takiego na radzie. Natomiast uważam, że tym ludziom trzeba pomóc przede wszystkim. I to może zrobić gmina dzisiaj. Mogą to zrobić radni, może to zrobić wójt. I myślę, że bardzo dobrze się stało, że dzisiaj tej uchwały nie podjęto. Gdyby ona została podjęta, dałaby już legitymizację do tego, co było w uzasadnieniu, czyli zakaz zabudowy. Czyli zielone, znaczy w zasadzie czerwone światło dla tych ludzi i no, pewną tragedię życiową, tak? Dla dużej, sporej liczby z nich, która chce się tam budować. Odkręcić rozumiem, byłoby to trudno. Rozumiem, że wtedy pozostanie posadzenie pomidorów albo pszenicy, dokładnie. Tak? A czy mogę zacytować wypowiedź pani wójt, którą dzisiaj dała do Głosu Szczecińskiego? To już że w ramach wrześniu puenty. Będzie uchwalane studium. Ten teren może zostać przeznaczony na budownictwo, to musi być robione z głową i właśnie dzisiaj to ostatnie zdanie, to musi być robione z głową, zostało także przez nas, że tak powiem, mocno podkreślone, zaakceptowane. Panowie, 30 sekund. Kiedy kolejne spotkanie? Nasze z panią wójt, jeszcze w tym tygodniu. Ja powiem jeszcze jedną rzecz puentując. To nie jest zwycięstwo, myślę, dzisiaj mieszkańców, to jest zwycięstwo rozsądku zdrowego. To, co się dzisiaj stało. To jest 1-0 dla rozsądnego myślenia. Tak. A my mamy nadzieję, że po tym spotkaniu pojawi się oficjalny komentarz także pani wójt Małgorzaty Szwarc w tej sprawie. W każdym razie czekamy, będziemy się bacznie przyglądać temu wszystkiemu, co dzieje się w Przylepie i w gminie Kołbaskowo. A w studiu byli panowie Mirosław Pasterski, przewodniczący klubu radnych PO, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej gminy Kołbaskowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Berendt, Dariusz Startek i Krystian Ryłko, właściciele działek na tym terenie. Dziękuję bardzo. Niekończące się seriale już kończące się seriale już kończące się seriale już kończące się